Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, bardzo silny turniej się rozegrał w St. Louis na żywo, tym razem gdzie wystąpił m.in. Hikaru Nakamura myślę, że większość z nas kojarzy tego arcymistrza, fantastycznego streamera, który promuje szachy na całym świecie w sposób fantastyczny i na dużą skalę Hikaru Nakamura, moi drodzy jest ogromnym specjalistą w grze błyskawicznej, w blica potrafi grać niesamowicie dobrze, jego ranking właśnie w momencie rozgrywania tego turnieju to 2900 ciekawostka jest to, że on wygrał w cuglach ten turniej, nie przegrywając żadnej partii, a w zasadzie w dwóch turniejach, bo był turniej w szachów szybkich i szachów błyskawicznych w 27 pojedynkach nie przegrał ani razu. Fantastyczny wynik tak naprawdę. I mimo wszystko w blicu stracił 16 oczek, czyli już aktualnie nie ma 2900, a 2884. No ale myślę, że i tak kosmiczny ranking. Moi drodzy, jego przeciwnikiem jest Wietnamczyk arcymistrz Le Quang Lim, o ile dobrze to przeczytałem, który nawet grał z Kamilem Plichtą, naszym polskim mistrzem Niedawno w jednym z meczów Z tego miejsca pozdrawiam Kamila Ale to tak na marginesie Słowem wstępu moi drodzy Zapraszam na partię błyskawiczną Panowie rozegrali ciekawy pojedynek I zaskakujące posunięcie nastąpi Właśnie ze strony Amerykańskiego szachisty Zapraszam serdecznie D4 Skoczek F6, C4, aczkolwiek muszę też jeszcze powiedzieć, że Wietnamczyk jest też naprawdę niezłym blickarzem. Jego ranking w tym momencie to 2690, ale po tym turnieju zyskał 84 punkty, więc zbliżył się do granicy 2800, więc to jest naprawdę fantastyczny wynik. Po skoczku na C3 Goniec zagrał na B4, no i Hetman C2, klasycznie mamy tutaj obronę Nimcowicza, w tym momencie zostało zagrane D5. No, i po ruchu D5 mamy do wyboru bardzo dużo opcji. Oczywiście wyprowadzanie normalnie figur i tak dalej. Można to czynić, no ale Hikaru postanowił wybić. I na przykład, jak ktoś gra Gambit hetmański i boi się tutaj komplikacji po ruchu C4, myślę, że można spokojnie tego pionka po prostu wybić, uzyskać tego typu strukturę i sobie spokojnie grać, wyprowadzając figury. Goniec G5, posunięcie H6, odstraszenie gońca. No tutaj. Można wybić tego skoczka. Nie jest to błąd, to jest normalne zagranie. Hikaru postanowił przytrzymać gońca i skoczek zagrał na C6. Nieco może zaskakujące posunięcie. Myślę, że nie jest to groźny ruch. Absolutnie, bo skoczek stanął przed pionkiem C. Ja często mówię osobom początkującym, żeby tego nie robili w gambicie hetmańskim i próbowali grać na przykład C5 lub C6. No ale to są arcymistrzowie. Po tym posunięciu jest E3. G5, goniec chowa się na G3, i teraz Wietnamczyk tutaj zaczyna atakować. Zobaczcie, pozycja nabrała takiego charakteru dziwacznego, bym powiedział, z jednej strony, pewnie pozycja jest mało znana w większości tutaj oglądających osób i zobaczcie, że król nie robi roszady, to są takie nowoczesne szachy, zresztą w blicu można trochę poszaleć i próbować przeciwnika tutaj załatwić, taktyka jest niezwykle istotna, no i teraz tak, tutaj zagrać trzeba F3, nie ma wyboru goniec musi się chować na F2 jeżeli byśmy zagrali na przykład posunięcie h co się wydawałoby lepszym ruchem to taki nieprzyjemny ruch, skoczek na E4 następuje z atakiem na gońca, jeżeli tutaj będzie wymiana piątki z F, to ta struktura byłaby fatalna, oczywiście dla białych. A tutaj jeszcze związanie następuje, więc czarne stałyby myślę, że bardzo komfortowo. F3 Hetman zagrał na E7. I teraz, moi drodzy, zagadka dla Was, jak zagrał Hikaru na Kamura w tym momencie? No, zaskoczył pewnie tu wszystkich komentujących. Uśmiechy na twarzy się na pewno tutaj pojawiły. Jest to posunięcie, moi drodzy król D2. No w jedenastym ruchu już zagrywa sobie tutaj biały królem i powiem tak, ten ruch jest całkiem fajny, znaczy generalnie tutaj logika podpowiada, dlaczego król zagrał na D2, no bo jest słabość na E3 i jak zagramy sobie tutaj gońcem na E2, to skoczek nam zbija pionka na D4, a jak gramy królem na D2, to wszystkie problemy się kończą, bo ani nie można zbić Pionka na D4, ani nie można zbić hetmanem na E3, no więc e, król broni się sam, można by było powiedzieć. Przewaga czarnych według silnika jest tutaj e, no, lekka, no, lekka minus 1, no to nie jest taka lekka przewaga, ale w blicu to jest nieistotne, myślę tutaj to ciężko wykorzystać. Posunięcie H4, goniec na F2. A6. No i takie miękkie zagranie daje czas tutaj białym na to, aby rozwinąć szybciej figury, posunięcie h3. Na Kamura słynie z tego, żeby solidnie tutaj się obronić. On liczy po prostu warianty. Goniec na e6, goniec zdążył wyjść na d3 bardzo słusznie, goniec d6. Czyli się wrócił tutaj ten goniec, no, tak można powiedzieć z aktywnej pozycji, ale tak naprawdę wybicie skoczka byłoby tylko na korzyść dla białych. I zobaczcie, ten ruch jest o tyle sprytny, że grozi jedno proste zagranie. Ciekawy jestem, czy dostrzegacie ten ruch. Jest to mianowicie skoczek B4 z nieprzyjemnymi widełkami, i tak, oddanie takiej pary gońców w prosty sposób myślę, że nie jest e, jakiś taki. E, Dobry, no po prostu dobry. Dlatego też A3 zostało zagrane. Skoczek H5, tu się planuje skoczek wedrzeć na G3, skoczek na E2. No oczywiście tutaj pozycja robi się już koło równości, a dynamiczna można powiedzieć, równowaga. Po wymianie jednego pionka, figury tutaj zaczynają tańczyć. Roszada ze strony czarnych, i teraz wieża z A na E1. Ważny ruch tą wieżą, dlatego że ten król będzie mógł zrobić roszadę na raty. No i tak się za chwilę dzieje, bo tutaj nie ma żadnych niespodzianek. Po F5, oczywiście, pionek idzie do centrum, król zagrywa na C1 i można powiedzieć, że białe mogą lekko. Odetchnąć w tej pozycji, no bo wiadomo, król na D2 nie stoi zbyt naturalnie. Wieża zagrywa z A na E8, ostatnia figura wchodzi do gry, również to robią białe i po, król, po, po Hetman G7 król zagrywa na B1 i jeszcze bardziej się chowa. W tym momencie skoczek na E7, manewry, manewry, jeszcze raz manewry. I teraz Nakamura, moi drodzy, no myślę, że nieco przesadził, aczkolwiek to jest w jego stylu, no bo to jest zawodnik, który stara się grać agresywnie. Pozycja myślę, że dla czarnych jest taka dosyć przyjemna, aczkolwiek białymi należałoby. Próbować zagrać przede wszystkim taki ruch F4, żeby próbować rozbić te pionki. Tutaj widzimy, goniec patrzy w pionka na H4 i na przykład po wybiciu, no można by było wybić, nie obawiając się tego, że tu stoi wieża. Tutaj na G2 zbić nie można, bo jest wieża G1. No myślę, że to jest dosyć łatwe, mam nadzieję, no ale Nakamura zagrał E4. Co, co automatycznie otwiera pozycję. Po wybiciu na E4, bicie na E4, bicie na E4, skoczek biził na E4, i zobaczcie, że tu zostaje izolowany pionek. Aczkolwiek nie musi on mieć ogromnego znaczenia, że to jest taka słabość, to jest pozycja równa mimo wszystko, ale wydaje mi się, że czarnymi może, może grać się tutaj troszeczkę swobodniej. Z drugiej jednak strony. Zawsze są plusy i minusy, ten król może być bardziej narażony na atak, a ten jak widać troszeczkę chronią go piony, więc jest powiedzmy bezpieczniejszy. Skoczek na D5 i skoczek z czwórki wrócił na C3 próba wymiany aktywnego skoczka i teraz no niestety poszło wybicie, niestety dla czarnych znaczy nie jest to zły ruch, oczywiście absolutnie nie, bo tutaj można by było ciut lepiej zagrać, mianowicie skoczek na przykład na F4 po wybiciu, ten skoczek zagrywa na F4 i ten skoczek tu stoi fantastycznie, te figury stoją po prostu dobrze, no powiedzmy jakby król zagrał na przykład na A1 prowokując skoczka do wybicia na G2, no to to nie byłoby najlepsze zagranie, aczkolwiek tu nic nie wypuszcza przewagi, znaczy ta pozycja staje się remisowa, bo to są takie małe zabiegi kosmetyczne, coś w tym stylu można by było dalej grać i próbować szarpać przeciwnika, grając na przykład goniec na E3, próbując likwidować skoczka i atakując dalej tutaj wieżę. Ale to już myślę, że komfortowo było się tutaj grało białymi również. Mamy pozycję następującą, że skoczek w tym momencie wybił na C3. No i tutaj wybicie skoczek F4. Mimo wszystko stanął w bardzo fajnym miejscu i to jest dobre. Nakamura, jak to na Kamura, musi zamieszać w pozycji, a więc zagrał posunięcie D5. No widzimy poświęcenie tutaj piona. No cóż, można by było go wziąć, ale tutaj czarne też grają dobrze, bo zobaczcie, wzięcie gońca na D3 wydaje się świetne z tego względu, że jak tutaj zagra zagra hetman na d 3 to jest goniec f5 ale jest wtrącenie na szczęście dla białych jest bicie na e6 no tak jak już mówię e, taktycznie trzeba dobrze tutaj liczyć na kamura jest w tym e, niezły po wybiciu na e6 e, nastąpiło wybicie i hetman h7 pozycja czarnych jest lepsza dlaczego jest zdecydowanie lepsza po pierwsze, zwróćmy uwagę, że tutaj jest taki, niebezpieczny, jest taki niebezpieczny rentgen na króla. Tu król od razu ucieka, to bez dwóch zdań, tu Nakamura czuje zagrożenie i ucieka tym królem, ale druga sprawa jest taka. Że mamy związanie e, i kolejny nacisk na punkt E2, i to jest bardzo nieprzyjemne. Jedyna szansa tutaj może to z tym pionekiem, jakieś sztuczki się mogą zadziać. No i też e, trzeba jakoś próbować grać. Po tym posunięciu na F5 Hetman zagra na, zagrał na B3, i zobaczcie, no to jest sztuczka. Mianowicie taka, że jak skoczek gońca tego tutaj łupnie, no to jest E7 i to chyba jest bardzo proste. Jak król odejdzie, no to zbijamy wieżę, mamy przewagę materialną, a jak wieża się zasłoni. No, to chyba prosta sprawa, mamy Hetmana, no, ale po posunięciu Hetman B3 wieża zagrywa na E8. Niestety nie jest to najlepsze posunięcie dla Wietnamczyka. No, wydawałoby się dobre, ale zobaczcie, wieża z linii F zeszła, więc ciśnienie tutaj i białym też również zeszło. Jak można byłoby zagrać inaczej, bo to też jest ważne. Przede wszystkim Odejście ze związania. Nawet partie blicowe uczą nas, moi drodzy, od różnych ciekawych rzeczy. Powtarzamy, analizujemy różne schematy. Zejście ze związań. Jeżeli mamy możliwość, próbujmy to robić. I to jest dobre posunięcie, bo tutaj grozi zbicie na F2. Pionek niegroźny jest, bo goniec zawsze broni pola E7. I na przykład po Hetman na C2, to też taka istnieje sztuczka, bo jakby się czarne tu szybko pokusiły o bicie, to jest wieża bije na F2, i okazuje się, że czarne no, nadal są lepsze tutaj mimo wszystko, ale nie tracą białe figury, bo może tutaj nastąpić wymiana. Tu jest cały czas związanie na H7. No ale cóż, tak też. Nie poszło, mogłoby na przykład być zagranie król G6, takie solidne zagranie, i tak naprawdę teraz grozi bicie na F2. Na przykład król jest zawsze troszeczkę bliżej tego pionka, a przy okazji no, może spowodować to, że białe mogą zagrać skoczek d 1 i bronić się w sposób pasywny. No i ta pozycja po prostu jest lepsza dla czarnych zdecydowanie. No cóż, wróćmy do partii. Jak poszło wieża E8 to ostatni ruch czarnych i po tym posunięciu nastąpiło E7 szach. Dziwne zagranie, tak? E7 szach od Hetmana, no dziwne, normalne w zasadzie, no ale to też szach z odsłony tak zwany. Król zagrał na H7 i skoczek zagrał na E4. No dzieje się trochę. Zobaczcie co się dzieje. Ten skoczek y, poszedł sobie do centrum pod hetmana, który y, może go tak naprawdę zbić. Czy można zbić skoczka? Pytanie dla was. Zatrzymajcie sobie materiał, jeżeli ten hetman bezbił skoczka, co by się zadziało? Otóż hetman by wskoczył na pewno na F7, król H6 i goniec D4 tu już są ataki w zasadzie matowe. Grozi goniec na G7. A więc, jakby Hetman wybił, to wieża E6 szach. No, i tutaj trzeba to wymienić. I po takim zagraniu, nie wiem, Krucha 5, Krucha 7, bez znaczenia, jest szach i zdejmujemy wieżę. Pozycja jest wygrana. Tak nie poszło. Wieża zbiła na E7. Po tym zagraniu na Nakamura znajduje taktykę i zbija pionka z szachem. No ładny ruch oczywiście, dosyć prosty z tego względu, że jak będzie wybicie na g5, to jest wybicie na d3 z szachem. No i białe tutaj się ratują, a król taki jest troszeczkę odsłonięty w tej sytuacji. Król zagrywa na h6 i skoczek na f3. Mogłoby się wydawać, że tu jest w porządku. Skoczek obronił się przed tym takim paskudnym związaniem. Pamiętajmy, że to jest Blitz, tutaj błędy są nieuniknione. Wieża zagrała na E2. Goniec w tym momencie na D4. Bardzo ładne posunięcie. I tutaj białe się już nie kuszą na tego pionka H4, z tego względu, że goniec musi bronić pola B2, a on się czasami też przydaje przy ataku na tego króla. Mimo wszystko odbiera tu jakieś pola na pewno. Goniec w każdym razie robi. Robotę w tym momencie. Wieża zbija piona i teraz skoczek zagrywa na D2, co jest błędem według silnika, ale w ostrej pozycji przy małej ilości czasu na pewno jest zrobić to, zagrać ruchy. Jest bardzo ciężko, dobre ruchy, ale myślę, że jakbyśmy się trochę mieli zastanowić, to. Hetman B7 byłby niezłym zagraniem, zobaczcie, zdejmujemy pionkę tak naprawdę, broniąc skoczka, asekurując tutaj pole B2 i to się wszystko trzyma, a czasami grozi hetman B8 i tam niebezpieczne szachy. No cóż, ale e, tutaj grają e, tylko arcymistrzowie, moi drodzy, nie silniki, więc e, no właśnie, zobaczmy co dalej. Po skoczek D2 goniec zagrał na F4, skoczek B1, Nakamura gra tak praktycznie. Praktycznie w blicu, aby niczego nie podstawić, bezpiecznie, niech czarny się tutaj wysila co dalej. Hetman E4 chce próbować atakować goniec na C3, skoczek C5, moi drodzy, i to jest już decydujący błąd w tej sytuacji, z tego względu, że no, wygląda to groźnie, ale skoczek zostaje bez obrony. I w tym momencie Hetman zagrywa na F7 i zobaczcie, co grozi. Grozi wzięcie na F4, król jest odsłonięty, bardzo łatwo go atakować. Goniec zagrał na E5, co jest już. Też błędem, no bo co zrobić, żeby wygrać partię? Uwaga! Hetman f8, szach. Wieża się zasłoniła i skoczek został wzięty po biciu na C3. Hetman wybił na C3. I czarne się poddały. Nakamura wygrał partię. Moi drodzy, no cóż, partia zwariowana, jak to w blicach, ale na pewno pouczająca. Król D2 wyśmienite, wybijające z rytmu pewnie przeciwnika nieco. Aczkolwiek wyszło tutaj chyba całkiem w porządku. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam serdecznie, cześć.